Dzisiaj pokażemy Wam naszą skincare routine, czyli jak dbamy o cerę na co dzień. Więc ogólnie jesteśmy wielkimi fankami ziajki i może zaczniemy od takich ogólnych produktów, więc co tam masz? Ja mam szampon. Więc co do szamponu i ogólnie do żelu, to używamy ich produktów. To jest zapach kozie mleko, nasz tak, ulubiony. Tak, nasze ulubione. W ogóle mają bardzo duży jakby wybór tych wszystkich zapachów i też wszystko jest w bardzo dobrej cenie. Więc gorąco polecamy tą firmę. Tak, i mają też fajne takie ekonomiczne buteleczki akurat na podróż. Tak dla nas. Tak, to może teraz opowiemy tak od rana do wieczora, jak dbamy o swoją cerę. Więc rano zawsze po przebudzeniu używamy toniku. Tak, to też jest ziajki, to jest nowa kolekcja, która się nazywa Jeju. To jest do skóry młodej, młoda skóra, tak? Tak, i to jest akurat, no ogólnie do nawilżenia skóry, tak żeby wiadomo, z rana jest w sam raz do użycia. I to jest tonik do twarzy z nutą mięty, granatu i czarnej porzeczki. Jest bardzo wygodny, można tak sobie fajnie twarz spsikać. Można w sumie bezpośrednio na twarz. I ten jest akurat o zapachu granatu, więc jest naprawdę taki orzeźwiający. Wystarczy przetrzeć wacikiem. Boże, jak ja minę robię. Więc tak. Jest super. I co do takiego codziennego dbania o usta, to ja jestem, jakby to powiedzieć, maniaczką, fanką różnych pomadek. Mam ich ogólnie może z 50 i na co dzień używam tej. To jest wazelin. To jest akurat o zapachu kaka, takiego masła o smaku kaka. Tą akurat kupiłam w Japonii. Nie jestem pewna, czy można ją dostać w Polsce. Ja się znalazłam. Jeżeli chodzi o mnie, to ja akurat lubię takie pomadki z kolorem. To jest akurat Nivea. I to jest tak różowa i daje taki malinowy kolor. To ja tego używałam, to dopiero przy makijażu. I on naprawdę super nawilża usta. Tak. Jeśli chodzi o kremy, to ja właśnie bardzo lubię krem z tej samej kolekcji co tonik, czyli Jeju do młodej skóry z ziajki. I to jest bardziej nie krem, tylko taki biały mus do twarzy na dzień. A ja za to używam kremu z najnowszej kolekcji z Sephory. Oni mają takie prześliczne pudełeczka, jest naprawdę duży wybór zapachów i w ogóle jest cała kolekcja, więc są też toniki i różne takie rzeczy do pielęgnacji skóry. On jest akurat na dzień, na noc używam już z ziajki. I on jest naprawdę taki, jakby to powiedzieć, ekonomiczny, czyli naprawdę wystarczy najeść małą ilość, żeby starczyła na całą twarz i ma taką konsystencję jakby jajeczną, coś w tym stylu. Jest naprawdę świetny. I on też właśnie jest taki nawilżający chyba do każdego typu skóry, więc polecam. Tak, a ja właśnie polecam ten z ziajki, a pod oczy też z ziajki, to jest taki biożel i to jest pod oczy i na powieki. Ja właśnie mi się bardzo często męczą oczy i to wystarczy nanieść tak kilka kropelek. O, jest za dużo. Ja akurat nie korzystam raczej z kremów pod oczy. I to się wklepuje tak pod oczy i można też na powiekę. I to właśnie tak, to jest takie kojące bardzo. To za dużo mi się wzięło. I pomyślałyśmy też, że pokażemy Wam taki nasz szybki makijaż, który wykonujemy tak na co dzień. Na castingi też jest jak najbardziej ok, na polaroidy taki bardzo podstawowy, więc na początku ja... Trochę nasze makijaże się różnią, więc będziemy pokazywać każda swój. Ja korzystam z podkładu L'Oreala, o takiego. On jest naprawdę super i nie jest taki ciężki, więc naprawdę nie ma się takiego uczucia, że coś tam cały czas leży na skórze. A ja podkładu nie używam, bo jest dla mnie trochę za ciężki i wolę kremy BB.
ten bardzo lubię, to jest Under 20 matujący krem o działaniu antybakteryjnym i wystarczy nanieść go bardzo małą ilość i super później wygląda. Takie tutaj. Ale naprawdę nie robimy sobie jakiegoś ciężkiego makijażu, tylko tak. Taki podstawowy, żeby po prostu ta skóra tak się nie świeciła. Była bardziej. Skóra teraz się świeci, ale to chyba przez światło. A pod oczy właśnie używam takiego korektora, który trochę te cienie. Akurat teraz nie mam za bardzo cieni pod oczami, ale. No wiadomo, jak ktoś krótko śpi i się robią takie fioletowe cienie pod oczami, to jest w sam raz. Tak, jak na właśnie na kontraktach czasami jest tak, że mało śpimy, to on jest bardzo fajny, tak żeby zakryć właśnie te cienie. I co tam dalej? No to już obrywiałeś. Bo właśnie, co do brwi, to jest ciekawa historia, bo nie dość, że mamy grzywki, tak naprawdę na co dzień nam tych brwi nie widać, to tak naprawdę to tych brwi w ogóle nam nie widać. Mamy jasne bardzo. Tak. Więc tak naprawdę to je tylko ewentualnie rozczesujemy, żeby wiadomo nie wyglądały jak jakiś. No tak, wiecie o co chodzi. Byśmy wyszli z jaskini. Tak naprawdę oprócz takiego podkładu, to wiadomo, używamy tuszu do rzęs. Ja, to też mamy różne preferencje. Ja uwielbiam też również ten L'Oreala. On tak naprawdę to jest jedyny tusz, który mi pasuje, bo jakby nie wydłuża strasznie rzęs, tylko nadaje im taki, no wiadomo, kolor i trochę je pogrubia, ale nie jest taki bardzo ciężki. A ja lubię właśnie ten rimmel i to też nie jest wydłużający, tylko pogrubiający i też bez grudek, co jest bardzo ważne, bo jednak to lepiej później wygląda. Może poczekam, aż ty skończysz. Ja oprócz właśnie tej pielęgnacji, w sensie wazeliny, której używam tak naprawdę kilkadziesiąt razy dziennie, to na co dzień też lubię, jeżeli mam makijaż, to używam tego błyszczyku Gila Stewarta. Ten błyszczyk właśnie dostałam od Poli w Japonii, więc nie jestem pewna, czy można go dostać w Polsce, ale pewnie można zamówić. No one są już trochę takie, powiedzmy, bardziej. I one nie są już takie bardzo wydajne, więc trzeba nałożyć jego dosyć sporą ilość, żeby było cokolwiek widać, ale są naprawdę takie słodkie w smaku i ślicznie pachną. A ja tak jak wspominałam właśnie o tej pomadce, tak fajnie usta świecą. Nivea, to ją bardzo lubię, bo ona jest taka, że praktycznie nie czuć na ustach, ale nadaje bardzo fajny taki malinowy kolor, jak możecie zobaczyć. To właśnie je używam, żeby to nie wyglądało tak sztucznie, ale żeby jednak usta miały. I jeszcze wam pokażę naszą ulubioną rzecz. Proszę bardzo. To jest kosmetyk firmy Paw Paw, to się tak czyta? Pau Pau, pewnie tak. I to można używać do ust i to bardzo tak fajnie nadaje taki czerwony kolor. Można też używać do policzków, żeby właśnie zrobić taki delikatny róż. I tak naprawdę to jest takie bardzo delikatne, więc idealnie nadaje się do każdego rodzaju skóry. A jeszcze jeżeli chodzi właśnie o coś takiego. A ja właśnie jeżeli chodzi o jakieś dodatki, to bardzo lubię to. To jest taki róż, tylko że w płynie. I nabyłam go właśnie w Tokio, więc nie wiem tak naprawdę, czy można go kupić w Polsce, ale chodzi o to, że właśnie to jest róż w płynie, a nie taki klasyczny na paletce. I ja go aplikuję tak, że tutaj robię takie małe kropeczki. I ten Pau Pau właśnie jest taki bardzo oleisty, jakby ma taką oleistą konsystencję, więc trzeba go wziąć tak dosłownie odrobinę, żeby nanieść na usta i powinien się tak super świecą. No i można też dać na policzki trochę, żeby tak nadać delikatny róż, tylko właśnie on dla mnie jest trochę za bardzo oleisty jednak na policzki. Poza tym nie przepadam za różem, więc. A tutaj ja jak już mam ale te kropeczki, fajnie wygląda. Kropeczki zrobione, to gąbką je tak
delikatnie rozcieram, żeby były na całym, tutaj na całym policzku. Tak samo z drugiej strony. Już moja gąbeczka jest trochę zniszczona od tego, ale... O, i to daje taki fajny, naturalny kolor. I nie trzeba tego naprawdę dużo nakładać. Tak naprawdę tak wygląda nasz taki codzienny makijaż, więc on naprawdę jest taki bardzo, bardzo delikatny, że kawaii. Praktycznie nie widać, że za bardzo nie rzuca się w oczy. I właśnie jak już po skończeniu makijażu, tak żeby on się trzymał jednak przez dłuższy czas, tak jak na przykład na castingi, czy na cały dzień się gdzieś wychodzi, to polecam taki spray Revolution i on właśnie jest do takiej aplikacji po makijażu, żeby ten makijaż się trzymał przez jakiś tam czas. Jego się po prostu tak spryska z jakiejś odległości. Tak, ja nie mam takich cudów, muszę kupić. Dzięki. Dobra, jak już skończyłyśmy makijaż, to pokażemy Wam też, czego używamy do zmywania, do demakijażu. Więc jak wiadomo, jak jesteśmy na kontraktach, to jest bardzo ważne, bo często w pracy mamy tonę makijażu na twarzy i naprawdę czasami możemy spędzić nawet 2 godziny w łazience, żeby zmyć go. I tutaj właśnie jest z Ziajki płyn do demakijażu, do suchy... Do skóry suchej, ale najważniejsze do mocnego make-upu, czyli właśnie jest ważny dla nas, jak chcemy po pracy skutecznie zmyć jego ton. Albo jak ktoś używa tony makijażu na coś. Tak, i on jest w formie mleczka. Tak. I też wiadomo, że nawilża, nie wysusza skóry, tylko nawilża tak jak krem, więc jednak... On jest naprawdę taki bardzo delikatny, więc w ogóle nie podrażnia tam okolic oczu, można spokojnie rzęsy zmywać. Taka konsystencja mleczka. I naprawdę te produkty z Ziajki są bardzo dobre jakościowo, a naprawdę ceny są bardzo tak przyzwoite, więc polecamy. Jest dużo, oprócz... wiadomo, w Rossmanie czy tam w Hebe, oni mają swoje sklepy. Właśnie, to bardzo polecamy. Jak tam są... mają dużo, dużo większy wybór. Tak, i są też jakieś fajne zestawy i dla każdej grupy wiekowej można tak, coś są fajnego. Nawet produkty dla dzieci, są też kremy z filtrem. Właśnie to jest też ważne, co do dbania o skórę, to ważne jest, żeby jakieś się... No szczególnie w lato, żeby na co dzień też używać kremu z filtrem, nawet jak nie planujemy opalania czy spędzania dłuższego czasu na słońcu, to ważne jest, żeby na co dzień po prostu używać tego kremu z filtrem, bo wtedy skóra się nie przesusza. Do demakijażu też polecam taki, nie wiem jak to powiedzieć, no to z Sephory. Tylko że ten olejek jest bardziej taki tłusty. Tak, jest bardziej taki tłusty i ja mam takie zawsze dziwne trochę uczucie, jak go zmywam, że jakby tak mi się skóra błyszczy i jest taka bardziej, no wiadomo, taka tłusta czy coś w tym stylu. I jeszcze mamy taki fajny produkt z Ziajki. O, taki. I to można go właśnie używać do twarzy, do całego ciała, to najbardziej się właśnie sprawdza nawet w lato. Do włosów. To jest taka mgiełka chłodząca i to właśnie jest tak, że jak jest, nie wiem, bardzo gorąco, czy chcę się po prostu odświeżyć, to ją można aplikować na włosy, tak, na skórę. I ona jest z mentolem i z minerałem. Jeszcze Wam chciałam się powiedzieć o takich, bo wiadomo, używamy, często sobie robimy jakieś fajne maseczki w domu, więc moją taką ulubioną jest maseczka z Nivea. Ona ma taką konsystencję... To jest taki peeling też. Tak, to jest taki peeling. Ona jest bardzo taka szorstka w konsystencji, ale naprawdę super działa na skórę. A moją ulubioną jest znowu Under 20 i to jest węglowa pasta oczyszczająca, detoksykująca. Tak, i jest i on się czarny. Powinno tak 2-3 razy w tygodniu robić. Kurczę, zapomniałam pędzelka. I właśnie ja zawsze używam takiego pędzelka, żeby łatwo było ją rozsmarować. Ja też, ale zgubiłam. Też łatwa w aplikacji. O, ona ma taką fajną konsystencję.
Te pędzelki to akurat kupiłyśmy chyba w Indonezji. Są bardzo fajne. I ona właśnie prześlicznie pachnie i jest taka lekka, nie trzeba jej dużo nakładać, żeby naprawdę widzieć efekt. Tylko właśnie trzeba uważać na oczy, bo ona jest taka trochę chropowata, więc najlepiej omijać te okolice oczu. No i w takiej maseczce wiadomo, trzeba odczekać tak z pół godziny najlepiej. Można krócej, ale żeby się dobrze wchłonęła. Tak, jak jest już gotowa, zaschnięta, to trzeba ją zmyć. Dobra, no wiadomo, jak zmyjemy maseczkę, to już skóra jest trochę podrażniona, ale wystarczy odczekać tak z 15 minut, powinno wszystko wrócić do normy. I teraz przejdziemy rzecz. Do kosmetyków, których używamy na noc. Ja bardzo lubię ten krem Nivea. I to jest właśnie krem na noc 3 w 1. Odżywia, koi, wzmacnia i przywraca skórze gładkość. I on ma właśnie taką bardzo fajną konsystencję, jak widzicie, już długo go używam, a bardzo mało mi go ubyło, bo ma taką bardzo gęstą konsystencję i wystarczy go bardzo mało, żeby rozprowadzić na całej skórze. A ja używam kremu na noc z ziajki też. I on jest taki oczyszczający i to jest dobre, że on jest właśnie dla skóry normalnej, tłustej i mieszanej, czyli będzie pasował dla każdego typu skóry. I on jest taki mikrozłuszczający, czyli odnawia na skórek i jest też dobry, jeżeli ktoś ma jakieś zmiany potrącikowe, to on ma właśnie kwas migdałowy, więc doprowadza skórę do ładu. A jeśli właśnie chodzi o ten mój, to on jest też jedyny minus to, że on jest taki bardzo tłusty. Ale jak odczeka się tam, nie wiem, 2 minuty, to on się bardzo ładnie wchłania i już go w ogóle nie czuć, ale na początku trzeba odczekać, tak jak ja mam na przykład grzywkę, to nie mogę posmarować sobie czoła i od razu jej rozpuścić, bo nie wyglądałoby to najlepiej. Ten ziak jest taki bardzo, bardzo gładziutki i od razu się wchłania, więc naprawdę takie jest super uczucie po nałożeniu. Więc coś jeszcze? Chyba to wszystko. Więc tak, to była taka nasza dzienna beauty rutyna. I tak, zazwyczaj nie nosimy dużo makijażu, więc ten, co tutaj pokazałyśmy, jest takim naszym standardowym i na kontraktach nadaje się bardzo dobrze. Więc chyba to wszystko. Dziękujemy za oglądanie.